Rozmowa dnia. A naszym porannym gościem jest dzisiaj Urszula Sztuka-Polińska, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Witam bardzo serdecznie panią dyrektor. Witam, dzień dobry. Pani dyrektor, i od razu zapytam wprost, bo to chyba najważniejsze pytanie. Co się dzieje, że mamy tak dużo zakażeń w województwie łódzkim? Zakażamy się, mamy dużo zakażeń. Jesteśmy położeni geograficznie na takim pomoście między województwem mazowieckim, województwem śląskim. Tam są duże ilości zakażeń. Mogą to być transmisje zakażeń, mogą to być kontakty pracownicze, mogą to być kontakty rodzinne. Czyli to tak jak mówił w wczorajszej porannej rozmowie wojewoda łódzki, że ten wirus przychodzi do nas właśnie z tych ościennych województw, o których pani mówiła? Może tak być. Może tak być, jeżeli sprawdzamy kontakty dochodzeniem epidemiologicznym, to w przypadku ogniska wiruszowskiego tak było, że zakażeń dużo przyszło do nas z kierunku Wielkopolski, czyli z Kępna. To dobrze, to zapytam, bo tych zakażeń było mniej, tych zakażeń jest teraz więcej. Z czego to wynika? Właśnie z tego, że w tych ościennych województwach też tych zakażeń przybywa, że gdybyśmy byli w innym rejonie Polski, tych zakażeń na terenie województwa łódzkiego byłoby mniej? Być może. Może jest taka sytuacja, że tutaj w centrum kraju tych kontaktów jest dużo więcej. Proszę zwrócić uwagę, że nie mamy jeszcze sezonu, wysokiego sezonu wakacyjnego i być może, że on w tym roku nie będzie taki wysoki, ale ludzie na razie w dużych grupach, poza tym ostatnim weekendem przedłużonym, nie migrują tak na dworze i nie wyjeżdżają tak wypoczynkowo w góry, więc być może, że te województwa dlatego mają mniej zakażeń. Może to też być uwarunkowane gęstością zaludnienia, wielkością miast, wielkością skupisk ludzkich oraz dużych zakładów przemysłowych. No właśnie, duże zakłady przemysłowe, te zakażenia są w tak zwanych ogniskach, czyli DPS-y wcześniej, szpitale, placówki medyczne, no i zakłady pracy, tak jak ten zakład produkujący mrożonki i lody. Czy to znaczy, że w tych zakładach nie zwracano uwagi, nie było obostrzeń, nie zwracano uwagi na te zabezpieczenia związane z epidemią? Nie, to absolutnie tak nie można tego jednoznacznie podsumować. W tych zakładach pracują służby BHP-owskie, pracują osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracowników, również sanitarne i epidemiologiczne. I na pewno wszystkie instrukcje, wszystkie przepisy, które do tej pory funkcjonowały i te nowe wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny są stosowane. Na pewno ten nadzór jest sprawowany bardziej szczegółowo. Niemniej jednak to jest tak podstępny wirus i tak podstępny sposób zakażenia się, ponieważ jest to przenoszone drogą kropelkowo-powietrzną. Osoby, które nie mają objawów, nie czują się chore, nie będą biegły natychmiast, żeby się zdiagnozować, a one już zakażają. Mówimy o tych, którzy są chorzy bezobjawowo, a zakażają. No dobrze, to zapytam inaczej. A to może ta wzrastająca liczba zakażeń wynika z tego, że im dalej w las, jeżeli chodzi o epidemię, tym więcej testów robimy i dlatego wychodzi nam więcej zakażeń. Tak to jest, pani dyrektor? To może być suma różnych składników. Jesteśmy w środku epidemii. Jest nam trudno tutaj z pozycji nawet Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która ma różne instrumenty, natychmiast przejść w tej chwili do diagnozowania już przyczyn. Myślę, że to się dopiero wydarzy wtedy, kiedy będzie na to czas. My w tej chwili mamy ogromną ilość pracy związaną właśnie z dochodzeniami epidemiologicznymi. Właśnie staramy się zapobiegać rozprzestrzenianiu się dalej zakażeń. Właśnie staramy się jak najszybciej lokalizować te ogniska epidemiczne. No właśnie, to na czym polega ta wasza praca, jeżeli chodzi o to, żeby no, te zakażenia się nie rozprzestrzeniały dalej na teren województwa łódzkiego? Natychmiast wychwytywanie przypadków aktywnych. Natychmiast lokalizowanie tych ognisk, najpierw małych. Niedoprowadzenie do tego, aby ognisko się powiększało. I zamykanie tych ognisk, ograniczanie. Właśnie przesyłanie ludzi do kwarantan, właśnie izolowanie przede wszystkim ludzi zakażonych i chorych, później kwarantannowanie, zakładanie nadzorów epidemiologicznych i cały czas testowanie.
Czyli rozumiem, że tym więcej jest pracy i im więcej tych zakażeń, prawda? Jest to pochodna oczywiście ilości zakażeń, jest to ogromna ilość pracy. My pracujemy właściwie przez całą dobę w 21 jednostkach powiatowych. Oczywiście część powiatów ma większą zabadalność, część powiatów mniejszą zabadalność, ale wszędzie jest ten sam problem. Wszędzie bardzo, bardzo wymaga to wielu wysiłku pracowników inspekcji sanitarnej. Czy jeżeli chodzi o ten wzrost liczby zakażeń na terenie województwa łódzkiego, sanepid ma odpowiednie siły i środki na to, żeby dać sobie radę z tą epidemią? Jeszcze dajemy sobie radę. Wczoraj wojewoda łódzki w porannej rozmowie, jeszcze nawiążę do tej rozmowy, powiedział coś takiego: sanepid nie mówi o trudnej sytuacji. Tak jest naprawdę? Tak mówi sanepid, mimo tej większej liczby zakażeń? Że sanepid nie mówi o trudnej sytuacji na terenie województwa. Tak. Sanepid mówi o tej sytuacji prawdziwej, epidemiologicznej, jaka jest na terenie województwa. Ale czy ona jest trudna według Codziennie. sanepidu, czy nie? Panie redaktorze, mamy po raz pierwszy do czynienia z taką epidemią. Nie wiem, czy mogą być trudniejsze epidemie, czy mniej trudne. Stan epidemii jest po raz drugi ogłoszony na terenie naszego kraju w okresie 10 lat. Wcześniej, 10 lat temu, mieliśmy do czynienia z grypą świńską. Ale mogę powiedzieć, że to była bułka z masłem w porównaniu z tym, co jest teraz. Pani mówi, że na razie siły i środki odpowiednie są, jeżeli chodzi o sanepid na terenie województwa łódzkiego i walkę z koronawirusem. A czy rozważa pani taką sytuację, że będzie trzeba poprosić o pomoc i wsparcie sanepidu w województwie łódzkim ze strony organów rządowych na przykład? Jeżeli będzie taka sytuacja, jeżeli pracowników będzie za mało do opanowania tej sytuacji epidemicznej, to tak. O taką pomoc wystąpicie wtedy? Tak. To ja wrócę do tej liczby zakażeń, do tego wzrostu, do tych testów, do tego, co pani powiedziała, że to jesteśmy w takim trudnym położeniu w samym środku Polski, graniczymy z tymi województwami, gdzie jest duża liczba zakażeń, czyli mazowieckie i śląskie. Jak możemy sobie z tym poradzić? Czy możemy sobie w ogóle z tym jakoś radzić? Oczywiście radzimy sobie systemowo, ale tutaj mam na myśli swoją instytucję. Natomiast może radzić sobie społeczeństwo. Społeczeństwo musi wykazywać dużo więcej rozsądku niż do tej pory. Proszę zwrócić uwagę, że w okresie, kiedy byliśmy zamknięci, kiedy był większy rygor nakazowy, kiedy należało siedzieć w domu, nie wychodzić, były pozamykane galerie, były pozamykane sklepy, wszelkiego rodzaju takie do nasze instytucje rozrywki, było mniej tych zakażeń. Po prostu nie było możliwości zakażania się. Obecnie jest to możliwe. Obecnie mamy taką możliwość kontaktów, która powoduje, że te kontakty są wykorzystywane przez wirus. To była pierwsza część naszej rozmowy. Krótka przerwa, pani dyrektor, bo ja muszę radiosłuchaczy poinformować, że aby dalej chcieli śledzić naszą ciekawą rozmowę, muszą przejść do internetu, na naszą stronę internetową albo na stronę internetową telewizji. Zapraszam państwa. Przypominam, Urszula Sztuka-Polińska, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, jest dzisiaj naszym porannym gościem. To może w takim razie, pani dyrektor, jeżeli mówimy o tych obostrzeniach, że kiedy one były bardziej ostre, tych zakażeń było mniej, może za wcześnie zaczęliśmy luzowanie. Tak, ale tutaj jest problem gospodarki, prawda? Z drugiej strony, aby nasza ekonomia zupełnie nie spadła poniżej jakiejś bardzo niebezpiecznej granicy, należało przywrócić ten zupełnie normalny, czy bardziej normalny tok pracy i tok zachowań. Dzisiaj przeczytałem coś takiego, takie zdanie, cytat tutaj, sanepid w Opocznie. Pracownicy tego sanepidu mówią tak: ludzie zachowują się, jakby epidemii w ogóle nie było. To prawda, pani inspektor w Opocznie jest osobą bardzo przeze mnie cenioną, bo potrafi mówić językiem bardzo takim prostym i dokładnie opisywać to, co się dzieje. I uważam, że to jest jej apel do społeczeństwa,
taki, który powinni wszyscy zrozumieć, że powinniśmy się też zastanowić, w jakim momencie jesteśmy, w jakim momencie zagrożenia jesteśmy. Jak powinniśmy my reagować? No bo właśnie, z jednej strony luzowanie tych obostrzeń, ale z drugiej strony przecież wiemy, że aby wejść do sklepu, zrobić zakupy, nadal musimy założyć maseczkę. W lokalu gastronomicznym także musimy założyć tą maseczkę. Musimy zachowywać odstępy, kiedy na przykład chcemy iść do teatru, do kina, czy odpocząć nad wodą. Natomiast jak obserwujemy to, co się dzieje, to tak jak powiedziała pani dyrektor w Opocznie, zachowujemy się tak, jakby zupełnie tej epidemii, tego wirusa już w Polsce nie było i mamy pretensje nawet do tych, którzy zwracają nam uwagę, żebyśmy w sklepie założyli maseczkę. Tak, poza tym, czy musimy robić wszystko tak samo, jak wtedy, kiedy było zupełnie inaczej? Czy musimy rzeczywiście uczestniczyć w wielkim weselu? Czy musimy uczestniczyć w wielkim przyjęciu? Czy nie możemy tego przyjęcia odłożyć na trochę później, kiedy sytuacja będzie epidemiologiczna bardziej opanowana, bądź bardziej bezpieczna dla naszego zdrowia? Pani dyrektor, czy pani myśli, że w związku z tą wzrastającą liczbą zakażeń, wprawdzie to są tylko niektóre województwa, o których mówiliśmy wcześniej, rząd może wrócić do tych obostrzeń, które były kiedyś bardziej ostrych, czy to już nie ma takiej możliwości? Nie potrafię tego powiedzieć. Oczywiście rząd może wszystko zrobić, może w sytuacjach bardzo trudnych wprowadzić kolejne nakazy czy zakazy. Natomiast nie wiem, jak społeczeństwo na to zareaguje, bo proszę zobaczyć, jak w tej chwili już reaguje bardzo swobodnie. Czy sanepid miałby takie może mieć takie zalecenia w stosunku do rządu, z takimi prośbami, z takimi sugestiami zwracać się? Jak pani myśli, jeżeli dalej ten wzrost zakażeń będzie utrzymywał się na tak wysokim poziomie? Ogólną wiedzę na temat całego kraju ma główny inspektor sanitarny, minister zdrowia. Jeżeli będzie taka sytuacja, jeżeli otrzyma dużo takich informacji, sygnałów, my raportujemy wszystkie nasze sytuacje, przedstawiamy wszystkie trudne i mniej trudne sytuacje. To wszystko jest łączone, analizowane. Jeżeli tak będzie, to pewnie będzie również na ten temat dyskusja i zmiany. Ja bo ja się tak zastanawiam, kolejne luzowanie przed nami. Za chwilę kibice piłkarscy, część kibiców piłkarskich będzie mogła pojawić się na stadionach. Przed nami 28 czerwca wybory, w których także będziemy mogli wziąć udział w tradycyjny sposób, czyli pojawić się w lokalach wyborczych. No i ten sezon urlopowy, gdzie ludzie są spragnieni tego, aby wreszcie odetchnąć w ten naturalny sposób. Czy pani nie obawia się tego, że ten wzrost zakażeń może po tych wydarzeniach jeszcze się zwiększyć? Myślę, że może się zwiększyć po meczach piłkarskich, kiedy na stadionie jest określona duża liczba uczestników, widzów, którzy w sposób emocjonalny wyrażają swój aplauz dla grającej, swojej sympatyzującej z tą drużyną uczestnicy i wydychają, wyrzucają z siebie duże ilości powietrza, którym to powietrze może właśnie przemieszczać się wirus. No właśnie. Również i wakacje będą mogły sprzyjać takim, prawda, rozluźnionym zachowaniom, a jednocześnie skupiskom ludzkim, jednocześnie różnym zabawom. Też te zabawy na wolnym powietrzu przy dużym rozsądku mogą nie być aż tak bardzo niebezpieczne. To na koniec zapytam, jeszcze wrócę do województwa łódzkiego. Czy można powiedzieć, że mimo tego wzrostu zakażeń ostatniego, sytuacja na terenie naszego regionu jest opanowana i pod kontrolą? Jest o tyle opanowana, że są to ogniska. Jeśli chodzi o ogniska zachorowań, to te ogniska udaje się ograniczać. I to jest właśnie istotą takiej jakby zmiany w tej chwili tej epidemii. Na początku, proszę zwrócić uwagę, mieliśmy dużo pojedynczych przypadków, dużo pojedynczych transmisji. Obecnie rzeczywiście jesteśmy zdani na to, żeby likwidować te ogniska. I to się i na razie udaje i o to chodzi, jeżeli chodzi o pracę sanepidu, tak? Tak, proszę zwrócić uwagę, że na przykład Wieruszów jako duże ognisko, potencjalne ognisko niebezpieczne, został wygaszony i wyciszony. Oczywiście powstają inne, zaczynają się od małych ilości zakażonych, mogą później ewoluować w stronę większej ilości, ale udaje się również zamknąć te ogniska na poziomie 2, 4 czy 8 zakażonych osób. Urszula Sztuka-Polińska, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, była dzisiaj naszym porannym gościem. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.
Rozmowa dnia.